Cześć, Paweł Duda ponownie z tej strony. Witaj na moim blogu pracabezszefa.pl. Dzisiaj pokażę Ci, jak dodać statystyki do Twojego bloga, tak abyś mógł śledzić ruch na Twojej stronie, na Twoim blogu, abyś mógł znaleźć najczęściej odwiedzane strony, najbardziej popularne odnośniki. Dlatego nie będę przedłużał. Do adresu naszej domeny, do adresu Twojej domeny dodajesz ukośnik wp-admin. I logujesz się do kokpitu, do Twojego centrum zarządzania treścią, podając login i hasło. Jesteśmy już w kokpicie, szukamy takiej zakładki jak wtyczki, klikamy dodaj nową wtyczkę. I w polu szukaj wpisujemy StatPress. Jest to właśnie ta pierwsza wtyczka, klikamy zainstaluj. Czy na pewno chcesz zainstalować tę wtyczkę? OK. Gdy pojawi nam się coś takiego, przechodzimy do wtyczki. I szukamy wtyczki StatPress. Musimy ją włączyć. Jest ona właśnie tutaj. Klikamy włącz. Wtyczka została włączona. I szukamy takiej zębatki jak StatPress. Jest ona właśnie tutaj. Mamy tutaj dostępne opcje jak przegląd. Jak widzisz, wszędzie są zera, odwiedzający, odsłony, spiders, czyli pająki, feeds, czyli subskrypcje Twojego bloga. Jak widzisz, wszędzie tutaj jest zero, ponieważ statystyka StatPress została świeżo zainstalowana, świeżo postawiona na Twoim blogu. Z czasem Twoja statystyka zacznie się zapełniać. Będziesz mógł sprawdzać ostatnie odsłony, ostatnio wyszukiwane słowa kluczowe, ostatnie strony odsyłające, jeżeli takowe posiadasz, agent, ostatnie strony i wyszukiwarki, boty, jakie odwiedziły Twojego bloga. Z czasem wszystko będzie aktualizowane. Później pokażę Ci, jak wyglądają statystyki mojego brata na blogu matematycznym. A teraz pokażę Ci pokrótce funkcjonalności tej wtyczki na blogu pracabezszefa.pl. Przechodzimy do takiej zakładki jak detale. Będziesz miał tutaj pokazywane najlepsze dni, najbardziej topowe systemy operacyjne, wyszukujących, subskrypcje itd. Zobacz, masz tu bardzo dużo opcji. Za chwilkę pokażę Ci, jak wyglądają statystyki na blogu mojego brata. Będą one zapełnione. Będziesz mógł zobaczyć, czy Twój blog jest szpiegowany. Wyszukiwanie. Masz tutaj różne opcje wyszukiwania. Możesz eksportować swoje statystyki do pliku tekstowego. Masz tutaj różne opcje, możesz zbierać dane o zalogowanych użytkownikach, możesz nie zapisywać wizyt pająków, wyszukiwarek, czyli spiders, szyfrowanie adresów IP, no i możesz ustawić sobie dni na raporcie graficznym. Ja ustawię sobie 30 dni na raporcie graficznym, mniej więcej tyle, ile jest dni w miesiącu. Zapisujemy te wszystkie opcje, zapisano, ok. Mamy tutaj jeszcze coś takiego jak aktualizacja, StatPress. Najważniejsze funkcje to przegląd i detale. Teraz pokażę Ci, jak działa wtyczka na blogu mojego brata, na blogu matematycznym matwis24.pl. Pokażę Ci, jak działa tam wtyczka StatPress. Również muszę się zalogować do kokpitu, dając ukośnik wp-admin. Jesteśmy już w kokpicie. I zobacz, jak działa wtyczka StatPress na blogu mojego brata. Klikam StatPress i widzisz, mamy tutaj odwiedzających z 1 października. Jest ich na razie 12 osób. Jest dopiero godzina 11:17. Jest to całkiem dobry wynik jak na tą porę, ponieważ wszyscy uczniowie są teraz w szkole. Ruch zacznie się bliżej wieczora, po zajęciach matematycznych, po zajęciach lekcyjnych. I widzisz, jest to właśnie przegląd. Masz ostatnie odsłony, jakie zostały wykonane na Twoim blogu. Masz subskrypcję, czyli feed, czyli RSS. Jest on właśnie zaznaczony kolorem pomarańczowym. Mamy już 4 subskrypcje z dzisiejszego dnia. Mamy ostatnio wyszukiwane słowa kluczowe z podaną godziną i datą. Mamy ostatnie strony odsyłające. Mamy podanych agentów, czyli przeglądarki oraz system operacyjny, z których użytkownicy dostali się do naszego bloga. Mamy ostatnie strony. I jakie wyszukiwarki odwiedziły naszego bloga? Najczęściej jest to właśnie Googlebot. Z przeglądu to by było na tyle. Możemy jeszcze odwiedzić detale. Są to dwie najważniejsze funkcjonalności tej wtyczki. Mamy tutaj najlepsze dni. Jak widzisz, 24 września 2012 roku mieliśmy bardzo dużo wizyt.
Mamy najbardziej topowy system operacyjny, z jakiego korzystali nasi użytkownicy. Mamy najbardziej popularną wyszukiwarkę internetową. Jak widzisz, jest to Internet Explorer 7. Mamy subskrypcje do naszego bloga, jest ich 88. Mamy najbardziej popularne wyszukiwarki. Oczywiście Google jest najbardziej popularną wyszukiwarką internetową. Mamy również najbardziej wyszukiwane wyrażenia na Twoim blogu. Dzięki temu możesz zobaczyć, jakie artykuły są najpopularniejsze na Twoim blogu. Mamy tutaj najbardziej popularne strony odsyłające. Jak widzisz, nasz blog matematyczny jest bardzo popularny. Oczywiście w Polsce, w Anglii, w Niemczech, we Francji, nawet w Rosji mamy odwiedzalności itd., itd. Pająki wyszukiwarek nie są dla Ciebie zbytnio istotne. Mamy tutaj top pages, czyli najbardziej popularne strony na Twoim blogu. Oczywiście strona domowa, strona startowa, home jest najbardziej popularną stroną. Bardzo popularny jest spis, jak narysować ośmiokąt foremny. Będziesz miał tutaj zestawione 5 najlepszych stron na Twoim blogu, 5 najbardziej odwiedzanych stron na Twoim blogu. Mamy tutaj najlepsze dni, w których było najwięcej użytkowników w konkretnym dniu. Jak widzisz, 23 września 2012 roku mieliśmy aż 111 odwiedzających. Jest to dobry wynik. Zaznaczę, że strona ta ma dopiero pół roku, dlatego jest to bardzo dobry wynik. Mamy zestawionych 5 najlepszych odsłon na naszym blogu. Jak widzisz, 24 września 2012 roku mieliśmy 1216 odsłon stron. I tak dalej, i tak dalej. Mamy tutaj również zapisywane IP najczęściej odwiedzających użytkowników na naszym blogu. Dlatego jest to bardzo ważne. Uważam, że wtyczka StatPress jest bardzo ważną wtyczką na Twoim blogu, ponieważ dzięki niej możesz śledzić dokładnie ruch na Twoim blogu i widzisz, czy Twój blog staje się coraz bardziej popularny, czy odwiedzalność Twojego bloga z każdym dniem maleje, co w efekcie pozwoli Ci nasunąć wnioski do Twojej głowy, co można zmienić, aby Twój blog był coraz bardziej rozpoznawalny w internecie, ponieważ przy pomocy bloga możemy czerpać bardzo wartościowy ruch i możemy zarabiać pieniądze. Jeśli chodzi o wtyczkę StatPress, myślę, że to by było na tyle. Dzięki i cześć!